Cześć, dzisiaj przerobimy zadanie otwarte z egzaminu smoklasisty z 14 czerwca 2022 roku. Okej, więc tak, od razu jedziemy do zadania pierwszego. W kasie są banknoty 20 i 50-złotowe. Liczba banknotów 20-złotowych jest taka sama jak liczba 50-złotowych. Łączna wartość wszystkich banknotów 50-złotowych jest o 6 000 złotych większa od łącznej wartości wszystkich banknotów 20-złotowych. Mamy zobaczyć, oblicz ile banknotów 20-złotowych jest w kasie. Okej, wiemy, że x to będzie nasza ilość banknotów 20 i 50 złotowych. No bo wiemy, że ich jest tyle samo. No to ok, możemy napisać, że jest 20x i będzie równe 50x. Dlaczego? No bo jeżeli będziemy mieli na przykład 5 banknotów 20 złotowych, to będzie 20 razy 5, żeby zobaczyć ile mamy kwoty. I tak samo będzie 50 razy x. No ale my wiemy, że kwota będzie 6000 większa 50 złotowych. Więc żeby dać znak równa się między nimi, to od 50 złotowych trzeba odjąć te 6000. No to mamy. Odjęliśmy sobie te 6000. No to mamy, że przerzucimy sobie x, no to mamy 20x odjąć 50x równa się minus 6000, sobie minus 50x, czyli mamy minus 30x jest równe minus 6000, podzielimy przez sobie przez minus 30, no to mamy, że x jest równe, no 3 przez 6 przez 3 to mamy 2 i zostaną nam 200, czyli wiemy, że banknotów jest 200. Czyli możemy to sobie szybko sprawdzić. 20 razy 200 równa się 4000. Natomiast jeżeli zrobimy 50 razy 200 równa się 10 tysięcy, no to mamy, że różnica między nimi jest 6000. No jest, zgadza się. Czyli banknotów 20-złotowych jest 200. No to lecimy dalej. Janek miał łącznie 84 piłeczki, z których każda była w jednym z trzech kolorów: czerwony, zielony lub niebieski. Liczby piłeczek czerwonych, zielonych i niebieskich są odpowiednio kolejnymi liczbami podzielnymi przez 7. I Janek rozdzielił wszystkie piłeczki na 7 identycznych zestawów, przy czym w każdym z nich znalazło się piłeczki w trzech kolorach. No ok, i mamy zobaczyć, ile piłeczek czerwonych, zielonych i niebieskich było w jednym zestawie. No to my wiemy, że ilość, liczba piłeczek jest podzielna przez 7. Czyli wiemy, że to jest 7x, kolejny zestaw to jest 7x plus 7, ponieważ 7x liczba podzielna przez 7, a to jest następna liczba podzielna przez 7, no to mamy plus 7x plus 14, to jest 84 piłeczki. No to jeżeli zredukujemy x, to mamy 21x plus 21 równa się 84, odejmiemy sobie 21, to mamy, że 21x jest równe 63. Dzieląc to przez 21, no to mamy, że x jest równe 3. Wiemy, że w takim razie piłeczek czerwonych jest 7 razy 3, czyli 21, tu mamy 28, natomiast z tego nam to wychodzi, tu nam natomiast wychodzi, że mamy 35. No okej. Okay. Czyli mamy ile jest pieczek. Wiemy, że w każdym jest 7. W każdym jest. Mamy 7 zestawów. Czyli wszystkie liczby trzeba podzielić przez 7. Czyli czerwone podzielimy sobie czerwone ilość przez 7. Czyli mamy 21 podzielić przez 7 to jest 3. W każdym zestawie są 3 czerwone. Teraz weźmiemy sobie zielone. 28 przez 7 to jest 4. Czyli są 4 zielone. I zostaną nam niebieskie to jest 35 podzielić przez 7 jest równe 5. Czyli czerwonych było 3 w każdym zestawie, zielonych 4, niebieskich 5. No to jedziemy dalej. Prostokątna łąka jest podzielona na dwie części A i B. Taka jak pokazano na rysunku. Każda z tych części ma kształt trapezu. Kosiarka w ciągu każdej godziny swojej pracy kosi trawę z powierzchni o takim godziny swojej pracy trawę z powierzchni o takim samym polu. Trawa z części A kosiarka skosiła w ciągu 3 godzin. No to patrzymy. Obliczmy sobie. Widzimy, że tu jest 80 też. Bo to jest prostokąt, czyli znając wzór na pole trapezu, czyli mamy pole trapezu, to sobie napiszemy P od A. Pole naszego A. To mamy 10 plus 40 w nawiasie. Tu zrobię sobie razy 80 przez 2. No to mamy, że to jest, tu sobie już możemy skrócić, 1, tu mamy 40,
Czyli wiem, że to jest 50 razy 40, to jest 200. Natomiast B teraz sobie obliczymy, czyli pole B, to mamy następujące. Możemy to zrobić jeszcze na inny sposób, że zrobimy 100 razy 80, ponieważ to jest prostokąt i odejmiemy sobie to, co już nam wyszło. Ale możemy też zastosować znowu z trapezu, czyli mamy 90 plus 60 przez 2 razy wysokość, czyli też 80, czyli mamy znowu 1,40. Tu mamy 150 razy 40, no to wychodzi nam ze 600. Wiedzieliśmy, że część A została koszona w ciągu 3 godzin. W ciągu 3 godzin. No ale też widzimy, że tu pole jest równe 200, a tu 600, czyli jest trzykrotnie większe, czyli pole T, jeżeli trzykrotnie większe jest pole, to 3 razy więcej będziemy to kosić, czyli wyszło nam 9 godzin. No i zostało nam ostatnie zadanie otwarte. Na rysunku przedstawiono grałem stosunek prosty, którego podstawą jest trójkąt prostokątny. Długość jednego z przeciwprostokątnych jest równa 8, a długość przeciwprostokątnych jest równa 10. Najmniejsza ściana boczna tego grałem stosunku ma pole równe 54. No ok. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego grania stosupa. Wiemy, że na przykład ta ma 8, ta ma 10. No to widzimy, że trójkąt prostokątny, więc od razu kojarzy nam się Pitagoras. Czyli mamy x kwadrat plus 8 kwadrat jest równe 10 kwadrat. Czy mamy x kwadrat plus 64 jest równe 100. X kwadrat jest równe 36, czyli x jest równe 6. Czyli mamy tu szósteczkę. No i teraz widzimy, że najmniejsza ściana boczna jest 54. No to wiem, że najmniejsza ściana boczna, jeżeli każda jest wysokość tej samej długości, no to musi to być ta, bo tu jest najmniejszy bok, bo wysokość jest taka sama, czyli 6 razy h, ponieważ to jest prostokąt, jest równe 54. No to dzielimy sobie przez 6, no to mamy, że h jest równe 9. Czyli wiemy, że wysokość jest 9 wszędzie. No i teraz mamy oblicz sumę długości wszystkich krawędzi. No to widzimy, że wszystkich wysokości jest 3, czyli suma długości krawędzi to będziemy mieli 9 razy 3, ponieważ to jest wszystko. Natomiast w podstawie mamy 10 dodać 8 dodać 6, czyli mamy 18 dodać 6, czyli 24, ale u góry będzie tyle samo, czyli razy 2. Czyli mamy, że to jest 27 dodać 48. No i jak to sobie do siebie dodamy, no to mamy to, że to jest 70. 5 cm, ponieważ 27 plus 48, 20 plus 40 to jest 60, 7 plus 8 to jest 15, 60 plus 15 to jest 75. No i to mamy nasze zadania otwarte. Mam nadzieję, że te wytłumaczenie chociaż trochę pomogło i powodzenia na egzaminie.